urzędników wielu, ale do wyegzekwowania najbardziej podstawowych spraw nie ma nikogo. Trzeba to zmienić. Jak to można zmienić? Słuchajcie, jest jedna, co jest głównym powodem, bo my to dotykamy istoty rzeczy. Skąd się bierze chora klasa polityczna? Dlaczego politycy mogą bezkarnie nie realizować różnego rodzaju obietnic? Z dwóch powodów. Dobrze, pani powiedziała, że za nic nie odpowiadają, ale dwa, przede wszystkim nie ma kadencyjności funkcji partyjnych i politycznych. Dwie kadencje możesz być burmistrzem, dwie kadencje wójtem, dwie kadencje posłem, dwie kadencje szefem partii. Kadencyjność wymusi rotację i spowoduje, że ci sami ludzie nie będą głównie myśleli o tym, jak być wybrany na trzecią czy czwartą kadencję, bo wiedzą, że muszą po dwóch kadencjach odejść. To jest po pierwsze. Po drugie, finansowanie partii politycznych. Dzisiaj to posłowie decydują o tym, która partia ile dostanie pieniędzy. Ja mam od 4 lat postępowanie prokuratorskie za nielegalne dofinansowanie Platformy Obywatelskiej. Bez żadnych świadków, bez żadnych dowodów, bez niczego. 4 lata trwa. Nieprawdziwe skądinąd i skończy się oczywiście umorzeniem. Tak, pieniędzy nie mogę wpłacić do własnej partii. Dotacji nie dostaję, kredytu nie mogę wziąć. Jak mam konkurować z tymi, co biorą po 50, po 70 milionów dotacji? Sami sobie przyznali. No i teraz, jeżeli macie ten mechanizm, chcielibyście założyć partię, wejść do parlamentu, będziecie mieli pierwszą podstawową barierę ekonomiczną, że inni będą mieli forcę, wy jej nie będziecie mieli. Po drugie, ci, którzy tam są, głównie myślą, żeby nie wpuścić nowych, bo oni, ponieważ nie ma tej kadencyjności, chcą jak najwięcej powtarzać swoje różne funkcje, które tam pełnią. Zatrudni. I teraz co z tym zrobić? Jak z tym zrobić? Jest jedna podstawowa zmiana. Żadnego finansowania partii politycznych z budżetu, tylko obywatele mają decydować o tym, od swoich podatków. Mogą odpisać 1%, 0,5%, można dyskutować ile. Odpisać i decydują. I politycy muszą co roku poprosić was, każdego w Polsce, żeby od swojego dochodu skromnego, takiego czy innego, dali 5, 10, 15 czy 100 zł. Dopóki tego się nie zmieni, nie będzie pan tego konsensu. Myślę, że to jest akurat jakaś tam dyskusja, no bo też jest ten system francuski, który polega na tym, że liczy się wyniki głosowania w wyborach i po prostu od każdego głosu partia, która bierze udział w tych wyborach, dostaje jakieś tam finansowanie, bo tutaj boję się, że te niezamożne partie reprezentujące interesy niezamożnych ludzi, jakby oczywiście przekazując procentowo swój podatek, no, przekazywałyby niższe środki zupełnie niż te partie. Moment, kompletnie się z tym nie zgadzam, a Tadeusz Rydzyk potrafi zbierać po małym groszu i uzbierać dużo, partia właśnie zbierająca nie może. Dwa, jaka jest ta francuska polityka? Do dupy z tą francuską polityką. Jaka jest różnica, czy rządzi prawica, czy lewica we Francji? Żadnej różnicy nie ma. Właśnie ta fikcyjność w całym Zachodzie, w Anglii, w Niemczech, we Francji, we Włoszech, możecie nie głosować. Po co głosować, jeżeli wygra ta czy inna partia, będzie robiła mniej więcej to samo. I właśnie ten system finansowania z budżetu tworzy te oligarchie partyjne, które się tylko wymieniają między sobą i betonują te układy. I ludzie we Francji są tak samo niezadowoleni jak wy tutaj, z tego jak wygląda u nich możliwość politycznego działania. Ja się nie zgadzam na tego typu rozwiązania, gdzie państwo, czyli co to jest państwo? To są ci, którzy są w parlamencie. Oni sami decydują o dotacjach dla siebie samych. Na tym polega ta choroba.